Dobry wieczór, kochani. Wiem, że już mamy piątek i koniec kolejnego cudownego tygodnia. Ale nie smucimy się, tak jak wam ostatnio to mówiłem tydzień temu, ponieważ zaraz po sobocie i niedzieli mamy poniedziałek i z powrotem widzimy się w poniedziałek na czytanie na dobranoc z Sensejem Markiem. Dzisiaj przygotowałem dla was piękną bajeczkę pod tytułem Złote Serce, również z naszej wielkiej księgi przygód. Już jutro jest sobota i niedziela. Chciałbym wam życzyć, abyście te dni spędzili razem ze swoimi rodzicami, ze swoimi bliskimi, aby sprzyjała wam piękna pogoda. No i oczywiście, żebyście pamiętali o tym, żeby w sobotę zrobić porządek w swoim pokoju, poukładać zabawki na półkach, klocki pochować do pudełek. Mam nadzieję, że to zrobicie. Ja też będę swoje rzeczy sprzątał. A teraz wskakujemy do łóżeczek, jak co każdy wieczór, z uśmiechem na twarzy zamykamy oczka i wsłuchujemy się w kolejną przygodę. Zapraszam. Złote serce. W starym młynie na końcu wsi mieszkał czarnoksiężnik. Nikt z mieszkańców wioski nie zbliżał się do młyna, aby się z nim nie spotkać. Działo się tak dlatego, że czarnoksiężnik nie lubił ludzi ani zwierząt. Każdej napotkanej osobie wróżył jakiś przykry przypadek, który mógł się zdarzyć w każdej chwili. Jego przepowiednie zawsze się sprawdzały. Ludzie często mówili, że czarodziej z młyna jest niedobry i bez serca. Z czasem zaczęto nazywać go czarnoksiężnikiem bez serca, bo takie określenie doskonale do niego pasowało. Mijały lata. W końcu przyszła taka chwila, że czarnoksiężnik poczuł się bardzo, ale to bardzo samotny. Od wielu lat nikt go nie odwiedzał i nikt z nim nie rozmawiał. Nawet ptaki omijały z daleka stary młyn na końcu wsi. Czarodziej pomyślał, że gdyby miał serce, jego przepowiednie mogłyby być dobre i radosne. Wtedy ludzie chcieliby się z nim spotkać, a on nie byłby już taki osamotniony. Kiedyś usłyszał przypadkiem, że w pobliskiej wsi mieszka Janek, który ma złote serce. Czarnoksiężnik zapragnął zdobyć je za wszelką cenę. Tymczasem Janek nie zdawał sobie sprawy z grożącego mu niebezpieczeństwa. Choć ciężko pracował w gospodarstwie, zawsze był wesoły i chętnie pomagał sąsiadom. Dla każdego miał dobre słowo i uśmiech. Staruszce, która mieszkała w pobliżu, przynosił drzewo na opał, a zimą budował karmiki dla ptaków. Pewnego razu wybrał się do lasu na grzyby. Gdy znalazł się na rozstaju dróg, zobaczył czarnoksiężnika idącego w jego kierunku. Janek poczuł, że nie wróży to niczego dobrego, ale starał się mimo to nie zwracać na niego uwagi. Czarodziej zatrzymał się jednak i zażądał od Janka, aby ten oddał mu swoje dobre, złote serce. Zagroził też, że jeżeli chłopiec się nie zgodzi, to wielka trąba powietrzna porwie jego dom i wszystkie zabudowania w gospodarstwie. Czarnoksiężnik nakazał, aby wieczorem Janek zjawił się ze swoim sercem na rozstaju leśnych dróg. W przeciwnym przypadku przepowiednia spełni się natychmiast. Zrozpaczony Janek wrócił do wioski, by spytać o radę sąsiadów. Niestety, nikt nie potrafił mu pomóc. Każdy był przekonany, że jeśli ich przyjaciel chce uratować życie, musi poświęcić cały swój dobytek. Czas mijał nieubłaganie, a Janek wciąż miał nadzieję, że znajdzie jakieś rozwiązanie. W pewnym momencie przyszedł mu do głowy pomysł, który natychmiast zaczął realizować. Wsypał do miski mąkę, wbił jajka, dołożył łyżkę miodu i wyrobił ciasto na piernik. Przełożył je do formy w kształcie serca
i upiekł na piękny złoty kolor. Pachnące piernikowe serce ozdobił lukrem i zapakował do koszyka. Zaraz potem wyruszył do lasu, bo zbliżała się pora spotkania z czarnoksiężnikiem. Janek biegł, żeby się nie spóźnić, a kiedy dotarł na miejsce, czarodziej już na niego czekał. Czy przyniosłeś swoje dobre, złote serce? Zapytał czarnoksiężnik. Tak, mam je w koszyku i chętnie ci je oddam. Jest bardzo dobre. Możesz spróbować, a sam się przekonasz, odpowiedział Janek. Potem wyjął piernik z koszyka i podał go czarnoksiężnikowi. Ten najpierw skosztował kawałeczek, oblizał się ze smakiem, a potem zjadł całe piernikowe serce. A ponieważ było dość spore, czarnoksiężnik najadł się do syta i uciął sobie drzemkę pod drzewem. Śniło mu się, że nie jest już czarodziejem, tylko młynarzem, który pracuje w swoim młynie. We śnie widział gospodarzy, którzy przywozili do młyna worki ze zbożem, a on mielił ziarno na mąkę. Wszyscy ze sobą rozmawiali i uśmiechali się do siebie, a on czuł się potrzebny i lubiany przez wszystkich. Kiedy czarnoksiężnik obudził się z drzemki, był pewien, że teraz ma serce. Poczuł, że może się zmienić. Następnego dnia czarodziej ogłosił we wsi, że uruchomi młyn i zostanie młynarzem. Wziął się do pracy i wkrótce jego sen się spełnił. Zaczęło przyjeżdżać do niego wielu gospodarzy z pobliskich wiosek, a on nigdy już nie zajmował się złymi wróżbami. Czasem tylko przepowiadał pogodę, aby rolnicy mogli zaplanować pracę w gospodarstwie. A Janek, któremu udało się uratować cały dobytek, często powtarzał, że jedno dobre serce, choćby było z piernika, może zdziałać dużo dobrego i uszczęśliwić wielu ludzi. Kochani, to była naprawdę piękna bajeczka. Z takim fajnym morałem, pięknym morałem. Wystarczy naprawdę tak niewiele, aby ktoś mógł poczuć się dobrze, lepiej, a nawet zmienić swój charakter na ten bardziej pozytywny. I tym, słuchajcie, pozytywnym akcentem, z wielkim uśmiechem na twarzy, po raz kolejny życzę wam, kochani, spokojnych snów. Wypoczywajcie, stańcie wypoczęci i wielce uśmiechnięci. Czytał dla was Sensei Marek. Życzę wam, kochani, w ten piątkowy wieczór dobranoc.